Cześć wszystkim. Dzisiaj nagrywamy telefonem. Tak, jadąc drogą, właśnie tam widzimy z tyłu auto nasze stoi. Zauważyliśmy taką stertę kamieni. No i oczywiście syndrom poszukiwacza nie pozwala nie sprawdzić takiego miejsca. Na dzień dobry wyszedł nam tutaj taki jaspiso agat szczelinowy. Może to będzie widać dobrze, może nie będzie. Pierwszy raz telefonem nagrywam. A teraz grzebiemy w tej całej chałdzie kamieni. Może coś jeszcze ciekawego wyjdzie. No nie wzięliśmy niestety wody ze sobą, ale tutaj mamy już drugą znajdkę znalezioną przez Sarę. Widzimy szczotkę kwarcową. Te małe przestrzenie tutaj puste to są zrośnięte kryształy kwarcu. Zresztą widzimy, tutaj nawet wystaje któryś. I patrzymy dalej. Może coś się uda znaleźć ciekawszego. Sara podniosła przed chwilą przemień z mszywiołami. Widzimy tutaj nawet kratkę. W tym miejscu. Ale to zostaje. Tutaj mamy jeszcze jedną taką, bardzo fajnie wygląda. Może w sumie faktycznie do wypolerowania ją wziąć, bo jest dość ciekawa. Chyba weźmiemy. Ty przed chwilą Sara podniosła. Widzimy, tutaj jest jakiś agat. Tylko nie jestem pewien, czy to jest końcówka po prostu agatu, czy reszta jest wewnątrz. No, trzeba będzie przeciąć ten kamień i zobaczyć, co się znajduje wewnątrz. Dobra, pierwsza kubka kamieni na polu zaliczona. Parę sztuk ze sobą mamy. Jedziemy dalej szukać jakichś okazji, być może lepszych.
Dzisiaj wybraliśmy się głęboko w las. Takie miejsce znalazłem ze 2-3 lata temu może na złoto. Mamy tutaj taki stawik, który za chwilę wam pokażę. I niestety, szczerze powiedziawszy, myślałem, że teraz jak jest zimno, troszeczkę śniegu napadało, że będzie cokolwiek wody. Pomyliłem się. Moment, zaraz wam pokażę, jak wygląda staw. Tak właśnie wygląda staw, z którego wychodzi, no, w tamtą stronę dość daleko, ujście wody, przy którym ujściu właśnie znajduje się co nieco złota. No ale woda jest tylko w tym miejscu i też nie za wiele jej tutaj, może z 10 cm. Do drugiej części tego zbiornika wodnego woda nie dopływa, jest jej za mało. No sądząc po niedoborze wody, podejrzewam, że miejsce, jeżeli chodzi o płukanie złota, no póki co jest spalone. Odpuszczamy sobie na tą chwilę to miejsce. Być może za rok o tej porze będzie troszeczkę więcej wody. Tutaj mamy poprzewracane drzewa. Oczywiście zawsze warto pod takimi korzeniami popatrzeć za czymkolwiek. No tutaj w tej chwili nic nie widzę ciekawego. Być może, że nic tutaj po prostu w tej chwili nie ma. Ale nieraz i nie dwa spotkałem się z przypadkiem, gdzie przy takim przewróconym drzewie gdzieś na ściance był wklejony bardzo ładny fragment agatu. Także póki co zostawiamy miejsce w spokoju. Być może po większych opadach deszczu jeszcze tutaj wrócimy. W dzisiejszym wypadzie trafiliśmy jeszcze w takie miejsce. Duży zbiornik wodny i niestety dużo, ale piachu. Żadnych większych kamieni nie ma, gdyż jest to wszystko tak zwana płuczka po żwirowni. Sama drobnica, no ale sprawdzić miejsce trzeba było. Jak się filmik podobał, łapka do góry, subskrypcja i widzimy się w następnym odcinku. Cześć.